Panie doktorze, proszę powiedzieć, jaka jest przewaga kaniuli w stosunku do igły w zabiegach w obszarze twarzy? Generalnie przy użyciu, wykonywaniu zabiegów z użyciem kaniuli chodzi o nie tyle o przewagę, co o bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo zarówno pacjentów, jak i lekarza. Twarz jest obszarem, gdzie jest wiele naczyń, struktur typu nerwy. I generalnie używając kaniuli mamy praktycznie stuprocentową pewność, że nie uszkodzimy tych struktur. Jest to dla pacjentów przy pierwszych zabiegach sytuacja dość stresująca, ponieważ kaniula wygląda jak długa igła, natomiast jest to narzędzie tempo zakończone w przeciwieństwie do igły, która jest ostra. I rzeczywiście pierwszy raz wykonując taki zabieg pacjent ma obawy, że to nie wiadomo co tam uszkodzi, natomiast faktycznie po wykonaniu takiego zabiegu pacjenci mówią, że poprzedni raz jak był wykonywany zabieg przy użyciu igły mieli jakieś sińce, krwiaczki. Przy użyciu kaniuli generalnie krwiak może się pojawić w miejscu, gdzie nacinamy tą skórę, żeby wejść kaniulą. Natomiast zdecydowanie bardziej zadowoleni są pacjenci. Mówimy teraz o obszarze takim najbardziej popularnym, czyli na przykład dolina łez w przypadku młodszych pań i na przykład bruzdy nosowo-parkowe czy marionetki. Panie doktorze, czy taki zabieg jest mniej bolesny dla pacjentów, jeśli chodzi o te delikatne obszary, wspomniana dolina łez, która przy użyciu igły bywa nieprzyjemna dla wielu pacjentek? Ból w przypadku pacjenta, który ma pierwszorazowo wykonywany taki zabieg, to jest ciężki do określenia, ponieważ oni widzą, tak jak mówiłem poprzednio, kaniulę, która jest bardzo w porównaniu do igły długa i się stresują. Natomiast to nawet nie chodzi o kwestię bólu, ponieważ tą kaniulą można bezpiecznie przejść, tu teraz powiem o technice podawania tego preparatu, ponieważ w przypadku wypełniania doliny łez należy najbezpieczniej podać pod mięsień, czyli nadokostną, i przechodząc te poszczególne warstwy pacjenci słyszą różne dźwięki. I tak jak mówię, jeżeli jest to pierwszy raz wykonywany zabieg, mają stres, obawy, natomiast w przypadku wykonywania jego już drugi, trzeci raz rzeczywiście są spokojniejsze. Kwestia bólu tutaj wydaje mi się, że jest porównywalna. To raczej bardziej chodzi o ten sam efekt takiego świadomości, że to długie narzędzie nic nie uszkodzi i rzeczywiście jest to robione po to, żeby pacjent był bezpieczny i zadowolony. Czyli nie musimy się bać kaniuli w trakcie zabiegów na twarz? Zdecydowanie nie.